Mydło potrzebujesz kogoś w pomocy w zeusowaniu? Nie, nie ma asyst na dużych misjach. To kiedy są? A, dzisiaj sobota. Na małych nie ma? Też nie ma. Też nie ma? Asyst od... nie ma. To znaczy ogólnie odrzucam JPG. Chcesz sobie poasystować, to sobie poasystuj w single playerze. Nie ma dwóch artylerzystów, jest jedna artyleria, więc sobie nie postrzelacie. Ale drugi ja jest po to, żeby dotrzymać mało ten. Właśnie, to towarzystwa. Bo właśnie, bo Bubeć jest samotnie, a Ręczon jak kiedyś nie dostał tego, co chciał, to rozwalił całego spawna i miał bana, więc lepiej dla jego dobra pozwolić mu tam zostać. To znaczy, było ja mam takie... To było gnoju na początku lutego. Ale to dlatego... się nie ponawia. Dlaczego ja mam takie podejrzenie, że znowu wyjdzie tak jak kiedyś, że DM Moździerz, dbany nie wzięły dwójnogu, nie mogły go rozstawić. To nie jest, ale nie będą. O Jezus, ale ja wtedy... To nie jest Moździerz, że nie będą nim jeździć. Jednak będzie robić jako za wtedy jak ja się nawkurzałem na tych downów, to jest po prostu mało powiedziane. Tu jest Piwonia. Nie Moździerz. Piwonia. A Petunia też będą? Co, piwo? Nie będzie. No czy gwostka? A Piwonia nie ma tego? Nie ma komputera? Nie ma, ale taki inny. Trochę. Gdyby taki potrzebne inny, są dwie osoby, jest. Teraz jedną wywalę losowo. Ale i wcale to nie będzie Ręczon. Ręczon nie jest dobry z matematyki, więc może potrzebuje wsparcia. Szkaluję o Ręczona. Ty gnoju. Ja sobie... Tam nie trzeba nic za nic liczyć, więc spokojnie. O. No właśnie. I cyk mamy dowódcę. O. Yes. Jak za mordego wrzucił. To nie będzie Ręczon. Ty kurwa w ogóle nie ogarnąłem, że już był serwer zrestartowany dopiero w fazie. Piwonia ma komputer artyleryjski? Nie, masz mamy moda. To inaczej, to jest ten ITC cały przecież. To jest to samo. Tam masz taki tablet, na nim sobie musisz wpisać, gdzie chcesz strzelać i on sobie rzeczy, które mu tam wpiszesz, obliczać i jak musisz ustawić działo, żeby tam strzelać. Ten wpisujesz alfa i on ustawia fire. Ale tak, żeby zaorać od razu całą alfę. Ja mam pytanie, czy jest możliwość wzywania od razu strzału przez sekt? Nie. Nie, to ciebie było pytanie. Przez SLA, czy to będzie musiał przejść przez dowódcę? Nie. To zależy jak jest to ustawić. Jest ktoś w ogóle na Zulu? Nie ma, a jest w ogóle Zulu? Nie ma slata Zulu. Nie ma Zulu. Wjebał go na dół. What? Nie wiem, ja skopiowałem z nowego presetu. Dobra, dawaj kolego, jak ty działasz? Ej, nic nie było zmieniane w paczce modu, co nie? User manual? Okej, super. Jest instrukcja. Ile masz serwer? Nie mogę wejść na serwer. Kiedy ten? Kiedy potrzebujesz jednego strzału, a gościu dopiero czyta instrukcję. Takie nowe stawienie już urzędy, ale jak się odpala? Czekajcie. Tutorial ma 18 minut. Dobra, zrobię. Masz czas jeszcze, jedziesz. Zrobimy tutorial. Ręczon, dogadamy się. Ja będę lecieć powoli z nimi na wyspę, a ty w międzyczasie będziesz czytać instrukcję. Polecam kiedy zaczynasz czucić godzinę przed egzaminem? Przed maturą. Bardziej w korytarzu już, przy wchodzeniu na salę. Jest ten poziom. No, na przejmie przed lekcją. Jest nawet wiki, okej, super. Dobra. Proszę dowódców tam sobie pobierać, poustalać. Arma Force no, nigdy nie właśnie nie zamknij się, już siedzisz na swoim slocie, to się nie odzywaj. Ktoś jeszcze? No co, zrobimy... Jest 4 minuty po 20, żebyśmy wystartowali. Zrobimy na tej zasadzie, że Alpha SL będzie Zulu. Musiałem przerwać proces picia, bo potrzebowałem dwóch rąk, żeby wejść na serwer. Rex, masz coś do powiedzenia ciekawego, czy zamkniesz mordę? Twoja stara. To co zrobimy jako Alpha SL, jako Zulu? I trzy drużyny, co? Małe pytanko. Tak będzie najlepiej. Będzie można wejść na serwer po tym, jak będą zajęte słoty i wszystko wystartuje, czy nie? Tak. Czyżbym był pilotem kasa? Bo Norek, Norek Severin i Jabbar, możecie dojść do tego? Do Alpha 1? No nie mogę wejść. No nie. A ty Norek nie, ale chodziło mi o resztę. Aha. O, Jabbar, ty możesz iść na tego. I weź mnie ktoś na sekcyjnego. Radio jakby przeszedł. Będziesz bardzo dobrym sekcyjnym. Co, co ja? Z głównego medyka, bo główny medyk nie jest potrzebny. Co i tobie radio? O, dowódcy, o. Czy gdzieś tam do. Mariusz, proszę wyjść. O. No i wszyscy możemy zaczynać. Teraz będzie radio, o panie. Dziękuję. O panie. Dobra, klient.
Kto dowodzi Bravo 1? Ja. To znaczy ja? Varius. A dziękuję. Ja to w wojsku. Rangę to pan ma? Stop talking. No ma. Ma trzeci poziom niby. W ogóle serio. Ludzie. Stop talking. Są ludzie, którzy grają z nami od roku. A to jest kurwa tak jak pokazywanie na monitorze, jak się ktoś pyta. Palcem. Gdzie coś jest, tak. No tam. Kto dowodził Alfa 2? W ogóle sam fakt, że Wajmie można pokazywać palcem, to jest w ogóle kurwa złoto po prostu. Nie ma bardziej przydatnej rzeczy w tej grze chyba. A czy zasięg palca pokazywajca to jest zwiększony czy nie? Chyba 3 metry jest, coś takiego miało być, nie? To mało. Że ci się pokazuje wtedy kółko. Bo używanie kompasu jest za trudne, co nie? Nie jest za trudne, nie możesz na kompasie pokazać na przykład kogo okna. Putinu. A kurde, ile tego jest. I zajmuje więcej czasu. Ale czasami trzeba pokazać na przykład piętro, czy okno konkretne. Chodźcie chuj. WTF? Na to nie morska. To nie. Szykuje się porządny, szybki gówno Zeus. Kto dowodzi koniec końców całością? Ja. Następnie. Ty i dupa! Dla kogoś, kto nie załapał, to specjalnie to powiedziałem, bo ja i tak nie mogę być Zeusem, nie? Pytam o dowódcę, nie Zeusa. Ale no fakt, nie możesz. Ajwar, ponownie dowodzi. Grodzisz mi? Tak. Smacznego. Dziękuję. Daj, macie zadania. Kurwa, czemu mam cały czas session lost? Zrestartowałem armię już 4 razy. Wszystko mam ok. Nie mam mody. Battle AI, nie mam special modów. Mam wszystkie mody, które były. Dostaję wylewu. Ej, to krótka misja, tylko 10 celi. Jak ktoś mi powie, jak się to śmieszne. Poczytajcie sobie, co te cele wam dają, dopiero maróbcie ile jest celi. Bo nie wszystkie trzeba zrobić. O. 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 No od jakiego momentu jest dostępna artyleria? Artyleria od momentu zniszczenia latarni morskiej. Kurwa. To bierzemy pierwszą latarnię. Bo myślę, że będzie można na latarnię załarać od razu. Latarnię i radar. Znaczy się radar można już załarać artylerią, myślę. No racja w sumie. Bo to jest przeciwlotnicze, a nie przeciwlotnicze. Dajcie, że też można załarać. Mam jakieś pojazdy mydło? Nie wszystko można załarać. Co? Ej, panowie, nie macie. Ale na spokojnie z tą artylerią, okej? Okay? Macie ten... kas robi wam za Majka. Oj, jadą po mnie, sorry. Dziękuję, hej, poszedł. Dobra, tak, macie okay. Tutaj 3 albo 4 cele, już nie pamiętam, które wam dadzą odrodzenie. Czyli jak dużo ludzi zdechło, to możecie iść i spróbować to podbić. Ale może też wcześniej dostaniecie wtedy tak jakby na zapas, no powiedzmy. Ja bym pierwsze lotnisko zajął, ale to... Maxel dodaje i już ci mówię, co dodaje, gdzie. Macie strzelnice, wszystkie na której bazy. Są po prostu skrzynki z amunicją, więc jak nie chcecie skrzynek z amunicją, to nie musicie iść na strzelnicę. I na końcu macie 3 bazy. Pancerną, koszary, to jest tam piechota i lotnisko. Jeżeli załatwicie na przykład lotnisko i piechotę, to później już nie będzie żadnego wsparcia w postaci samolotów ani piechoty przy atakowaniu na jednostki pancerne. Camp Royal. A białkę tam znajdziemy? Camp Royal. Ej, w parce modów nic nie było, że nie. No to kurwa nie wiem, o chuj chodzi. Białek. Spróbuj włączyć najmniejszą paczkę i zobaczyć, czy możesz wejść. Najmniejszą paczkę może. Tam wszystkie te, które są wymagane, bez opcjonalne. Ja przez tego, ja przez... No to się wchodzi przez klienta, to jest ja mam... Nie, ja używam warsztatu, nie pobieram ten ręcznie. Nie jestem jakimś pepsem. Jak inaczej, jak nie przez warsztat. Halko. Tak więc waszym zadaniem jest przede wszystkim zrobić te 3 rzeczy tutaj. Jak zajmiecie je, no to wygrywacie. Tylko że nie możecie tego zrobić nie niszcząc tych rzeczy tam. Co ci się nie podoba moim kolorami?
Wszystko. Dobra, są złe. My się ogarniemy, a Iwor wymyśli. A, i ten resp jest na lotniskowcu, tam jest taki to, czyli jest teraz. Kurwa, ile cofników? Ja sobie rozmacę. Nie mam miejsca na ten. Dobre prostaty, nie mam miejsca na radio. Dobra, jest radio. O, widzę, szanowni panowie piloci. Jak wywalicie McLeita, to będzie miejsce. Tam mnie słyszę. Dobra, radio jeszcze nie. Pasażer. Ten grad jest dla mnie. Tak, ale on się tak telepie. Brawo, ja czekam. Czek. Nie. Ej, doktor. Nie, u mnie żadne nie podskakuje. To nie podskakuje ci? Ale ja mówię o gradzie takie. Doktor. On też jest dla mnie? W sumie fajnie by było mieć dwa pojazdy artyleryjskie. Które radio mam? Tak? Alfa 4, Zolo, bez transferu. Nie, na gradzie jest, na tym nie ma komputera, bo to jest ten jakiś zwalony system nowy, nie? Myślę, że Zolo kontaktujesz na pomoc. Nie wiem o co chodzi, ale zaczynam czytać już informacje na temat tego interfery. Już się zmieniam. Przecież sobie gadanie tam ręczą. No. Nie wiem, czy to ja będę nim strzelać. Brzęczą. Czekaj, zobaczmy po prostu tego grada. A nie wiem. To czekaj, Jabar na mnie. Można wsiąść? Ja mogę. Można. To ja zobaczę. Zobacz, ty masz ten tablecik. Tu mam zwykły. Weź to po prostu wejdź i sprawdź, czy masz pod Ace'em ten tablecik. Aha, na strzelcu. Ace'em. Tak. Dobra. Tylko to bardziej na strzelcu jednak kierowcy. Bo w tamtym na pewno będziesz miał. Ale w gradzie nie wiem. No, grad strzela na zwykły artyleryjski armowy. Drugi może też będzie miał odpalony teraz. Chcę zobaczyć tam właśnie teraz. Bo to po prostu wstukujesz grid, gdzie masz pocisk, jakby masz pociski namierzone laserowo, to już w ogóle to jest pozamykane. Tak? To jest alfa 1. Jak nie masz, to ja nie chcę mi to dodać. Jotu? Tak? Ogarniasz? Nie do końca. Nie wiesz sobie tej lunety tylko, wiesz sobie do PCK jeszcze celownik. Nie, no normalnie, w kanał pierwszy, czy... Nie, wszyscy... Aha, nie, bo teraz się ustawiamy. Dobra. Halo? Nie, to chyba trzeba będzie zmienić ten. Radio, blok trzeci, kanał pierwszy. Blok drugi, kanał pierwszy, tak? Tak. Blok trzeci, kanał pierwszy. Czekasz wszystkim. No już będę tym mówił. Blok drugi, kanał pierwszy. Okej. Blok drugi, radio, kanał pierwszy. Mamy radę. Radio krótkie. Blok trzeci, kanał pierwszy. Doktor, masz wsiąść, drugi, kanał pierwszy. Kanał pierwszy nasz. Co? No. Blok trzeci, kanał pierwszy. Blok pierwszy. Ale jesteś? Check. Drugi, tak. Halo, over. Check. Check. Jesteśmy Charlie, a nie Brawo jednak. A dobra, jak to jak się zbierzemy. Na czerwono mam. A no to przyspróbuj. Tylko muszę. Nie ma Charlie, bo nie ma C w ruskim. A, nie. Czekaj, no to już ci mówię. Jak to tak? Alfabet? Na czerwono. A weź wyrzuć. A czemu w ogóle? My na Brawo się przemianowaliśmy? O nie. Już ci mówię. Jezu, no, kurde, kiedyś miałem tą stronę, gdzie co jest właśnie, co jest co. Nie wiem. Jotu? Hmm? Nie, za rano, także spoko. Wszystkie te plecaki. Czas rano. I mundur. Także nie ma paniki.
Kurwa! Kundwa, nie was jak Charlie do Vasili, co ty? Ale co tu się dzieje? Czemu się rozbieracie? Chyba wszystko powiedziałem, dobra. Wiecie jaki kanał, nie chłopaki? Wiesz, że jest nowy, ale czemu go rozbierasz? No. Tak, Vasili chyba. Charlie to jest Vasili chyba. Mam włączone, mam. Możesz podnieść mundur i tak dalej. Mundur i kamizelkę. Mnisław. I teraz Pirat, albo Vasili. Zimmy Vasili. 3-4-3. Vasili, czy to Vasili nie? Tak, Vasili. Jezu, nie mogę tego znaleźć, jak to się ten... No to jest, no wpisz po prostu, Russian Military Alphabet, to jest tak... Nie, to drugi. To? Blok drugi, tak? Wpisałem Russian Military A i wyskoczyło Russian Military Anime. Blok drugi, tak. Pewnie nie gdzieś wyskoczy jakiś... Nie, jakieś loli rosyjskie. Co? Loli? No serio! Ruskie loli, kurwa. Dobra, już też i naciśnij i tam będziesz miał ekwipony. No czekaj. Halo, Karol, zmieniłeś? Dobra, słyszę. Ciekawa misja. Wszyscy są. Czekaj, jeszcze jest tu iPada. Vasili, a to jest W, to nie jest Alfa, Boris, Vasili, a to nie jest jako Charlie. Ja zaraz wracam, chłopki. Okej. Bo CS w ruskim jest dalej, to jest Semen i to jest Simon. To 40 kilo z tą PK-ką. A to jest jako C, no bo nie ma C w ruskim. Nie ma literki C w ruskim. Waliłem pistolet. No dobra, to Vasili, no. Czekaj, wrzucę na Discorda. Mam 4 taśmy razem z tą. Dobra, jestem. Ciekawe jak ja mam te bomby, patrzysz jak ja nic nie mam nawet do wykrywania. Mówię, z aperką będziesz wykrywać. Albo stopą. Tak jako będziesz podchodzić i tu o... Włóżcie stopery jakby co. Aha. Żebyście tu mina, znaczy, tu mina. Żebyście nie zapomnieli. Bierzemy tylko... Dobra, Alfa bierze AT. Ty weź AT wtedy, aż za chwilę. No właśnie wiem, ale... Seriusz. Dobra, bierzemy kodowanie od NATO, czyli jesteśmy Charlie. Nie, weźcie kodowania ruskie, Vasili. Znaczy, no to Ajwar powiedział, że mamy wziąć ten... Ajwar się nie zna. No to ładnie. Ten i bierzemy RPG. To chce RPG? Na pewno nie ja, bo ja już mam. No to dobra, Windows. Ja mam 40 kilo, także. Okej, okay, no to fajnie. Co ty masz za. Co? Lol, jak to dziwnie wygląda. Snajper skalony to do oka. Chujowo to wygląda, weź to zdejmij. No ale działa. Weź to zdejmij. To nie jest snajper skalony. Kałak tak jest brzydki, więc to już nic nie zmieni. No, sprzęt wyborowego, ale mimo wszystko. Jest, jak to wygląda. Idę się. Kałak tak jest tak brzydki, że już. O Boże. Jezus. Ajwar, ile tych RPG? Dlatego weź jednego? To zdejmij. 0, 0, 9. No, że nie możemy tych ruskich, tych właśnie, co można kleić, takich PSO czy coś. No są kałaki. Fajne, to zadzwońcie do mydła, które on dał. Bo te celowniki jest rak. Dobra. Nie, ten co Warius ma, ten semi-snajperski. Dwa RPG mamy, to chcę drugiego. Kazoi, albo Matt, chcecie RPG? Nie. Matt, chcesz RPG? Ja dziękuję, postoję. Dobra, to tam, grazie, że nie wiem, kamień, papier, nożyce. To sobie wylosujecie kto. A dobra, no. Czekaj. Inaczej. Dobra, Kazo jest wyżej na tym spiku, to ty weźmiesz RPG. To mi się podoba. I puk tabaczka. Czekaj. Takie komendy te, bo takie coś inne. To ma się zbindowane, czy to jest?
Znaczy masz w menu AC. Patrz na aktowizja. Jak znam życie, to jest to misja mydła, więc będzie ciemno. Znaczy już było przed chwilą przecież. Na której ostatniej misji mydła było ciemno? Elegancja, ja nie mogę. Co? Problem właśnie tak, że... No właśnie. No i co z tego? Przed chwilą pomijał czas, więc raczej to już jest ten... Ale ile razy było tak, że nie wierzcie na aktowizję, później ciemno. Tak, drona. Chyba nie mogę pokazywać palcem. Amerykańskie. Co? Ja się nie podjąłem. Amerykanom kradłeś obok tego. Czemu możecie pokazywać palcem? No. No. Jaki to był skrót? Ja, siwy. Shift, tylda. A shift, a kontrol wciskam. No bo... Ale nie. Oglądałeś na nie wczoraj odcinek dzisiejszy? Ja masz to też... Zaglądałem? Dzisiejszy odcinek. Tego. No. Aha, platetów? Nie, nie oglądam ten. Ale nie oglądam, muszę zacząć. Może jutro sobie na drogę. No to dzisiejszy odcinek jest... Zobaczyłem! Ja jestem, zobaczyłem oceny na malu i się przestraszyłem. Na razie, no, co ja teraz? Ciężarówkę z amunicją? Kurwa, tylko ludzie teraz po to oglądają. Dobra, zabieramy jeszcze. No nie wiem, to w sumie z grada nie będę korzystać. Co ja teraz oglądam? Gdzieś jakieś premiera? Muszę sprawdzić szybko mala. Ja wiem, że to może popsuć misję przecież. Ja pierdolę. No. Okay. A, Grand Blue dzisiaj jest premiera, o. Już wczoraj była. Wczoraj była? No, ja wczoraj oglądałem. Dobra, co sobie dzisiaj obejrzę Grand Blue po misji. A ten opening jest tak piękny. A jutro Hanebado. A no jutro. I to jest moje wszystko w tym sezonie. Ja oglądam każdy duży anime w tym sezonie. Ja nie mam czasu. Oprócz Overlorda. Nie mam czasu na to. Niestety. Nie. No oglądałem Franksa, to jest to samo. No oglądał Franksa, chciałem to samo powiedzieć. Jak to nie? Ile waży? Powiedz poważnie? 36,8. No dobra. Muszę sobie ustawić anonym na SMS, sygnał SMS-a. Coś pięknego. Nie wiem jeszcze, czy dowódca się zgadza. Nie, naki, jednorazówkę. Wejdź jednorazówkę. To było za mało RPG. Mogę wziąć plecak i wziąć. A my mamy, że tak powiem... Ale kurde, to jest złoto, wpisałem. Russian Military okay, Alphabet. I wyskoczyło mi Russian Military Anime. Ja patrzę... Już kurwa. Co? Jak to porządnie brzmi? Dobra, to się patrzę. Mydło, przestań, bo... Tylko tak, chop, bo teraz Charlie by się chciał pozdrowić. Ewart, ale RPG jednorazówki. Arturek, RPG nie lataj tą klamką. RPG w sensie... RPG, nie jednorazówki, tylko RPG. Ej, w ogóle, jeszcze wcześniej nie widziałem, żeby Zulu miał dwie gwiazdki nad głową. A, fajnie. I poza tym PSSL, no tak. To już mu zaraz zmieni. Mi się nie podobają rosyjskie oznaczenia w sumie. Arturek, dobra, przezbrajamy się. Kolego, nie szkaluj. Nie są ubogie, sam jesteś ubogi. Ty tak sam. A nagle od pewnego stopnia ludzie zaczynają. A ile tam jest rakiet jeszcze? To weź, ile ci się zmieści. Ile ci się zmieściło? No. Dlaczego tak wysoko? A czekaj, tu jest więcej tych karpunków? Czekaj, to ma. No co, czekaj. Mat z werpek. Masz cztery gwiazdki. Masz cztery gwiazdki. Werpek. Ten drugi i stamtąd jeden, weź za amunicję stamtąd ukradł. Rozwalamy do artylerii, bo drawa na końcu? Nie, Arturek, ładuj do helki, piloci. Norka nie ma kurze teraz, bo robię to starczy. Tak, czekam, ale no to się już możesz się jedną helkę się ładować. Tak, gdzie chcesz, żebyśmy lecieli? Hmm? Patrz, na razie trzeba dowieść Alfę i Betę na to skrzyżowanie. Czemu ty masz RPG, znaczy jednorazówkę Kozdrak? Kwadrat, lot, 0... Nie zabierać? Nie. No waży tylko 3 kilo. Nie zabieraj, nie możemy. Jest tam, tu nie ma chyba amunicji, co nie? No, musimy wyrzucić. Na południu. A nie są, dobra. No, bo teraz widzę, tak. No, tam macie wyrzucić Alfę i Betę. Kurwa, ja mam potem dorzucacie. Są inne pociski? Jeszcze Mat, tam masz jeszcze, tam powinny być. Tam. Piechotne tutaj? Chodź. Mat. Masz ten terminus. Tam masz. Podłączyłeś, tak? Strzelałeś kiedyś z tego? Tylko?
Zrozumiałeś, Arturek? Tak. Mamy polecieć tam, na L1. Tak. To automatycznie na mnie, że jak dobrze... Ty, faktycznie. Wysadzisz gówniaków i oni to będą robić. Tak. Pimpusiów! Jak to zrobicie, wtedy możecie się przesiąść do... Nie możecie się... To nie strzelaj. A czemu? Albo tam... Bo nie mają nim lepiej. Tylko... Czy życzycie sobie budowy jako muzykę? Nie, no fajnie. Czemu masz w tym celowniku chyba całkiem fajną podziałkę, nie? W metrach cię pokazuje. Dobra, wszyscy się pozbawili, Matt ma RPG, wszystko. Okej, okay, dobra. Ale ta podziałka jest właśnie na te pociski. Dobra, wszyscy gotowi, dobra. Dobra. Dobra, wracamy tam już. Charlie skończyło się przezbrajać. Dobra, teraz tak, alfa, brawo Charlie, spójrzcie na mapę. Jest S1, najpierw dolejcie tam alfa, potem brawo, na końcu Charlie. Alfa i brawo dojdzie się tam, nie w celu niszczenia latarni. Pomocy, a jaka mam? A jak się do mnie podłączył? Pomocy! Szuczko z lotniskowca. Pomocy! Do wody! Na burtę! Daj, strzelaj mu między oczy. Nie, bo jeszcze mnie zbanuje. I słusznie. Nie strzelaj, może spadnie. O, słyszę psy. Pa, zniknął. Chyba schował się. Bo widzisz, manki... Ręczon Lolis po ciebie jedzie. Chciałem powiedzieć, że jak każdy dorosły osobnik opuszcza gniazdo matki, ale mydło niestety nie opuścił jeszcze. Pojemne ci z mydło. Dobra, są tu wszyscy, dobra. Wirka to na mnie. Tak łatwo nie osadzą. Co ty robisz? Mamba, chodź na się, chodź. Ej, zdziel tak helikopter z Arturexem. Gdzie on jest? Tam. Czekaj, kogo brać? Dobra, tam lądujemy ostatni. Potem udajemy się do LZ Connor i zabezpieczamy. I zabezpieczamy z góry. LZ. Żeby... Jakie? Drugie? LZ Connor. To jest na mapie. Nie, jest na mapie, nie widzę tego. Jest. Tam gdzie są te strzałki, tam gdzie jest ta strzałka fioletowa. Aha, dobra. Okej, okay, dobra. I ta. Czuję się, jakby mnie ktoś śledził. Czy ja muszę wystartować sam dronem, czy on sam wystartuje, jak mu każe? Sam musisz wystartować, lol. Ale. Chcesz, ci mogę wystartować. Nie, spróbujemy. Jak rozwalisz, nie dostaniesz drugiego. Ja wszystko jedno. I nie możesz teraz wystartować, bo ci zestrzał. Bo jest zajadą i polotki i inne rzeczy. Strasznie takie. Gwiezdna flota ma kamuflaż, ale tylko działa do wysokości 50 metrów. Proszę mi oddać mojego Ravena. Staram na te wszystkie te drony. Znaczy jak patrzałem na... Gdzie zaręczon? I mydło, dawaj mi tego, dawaj mi większy plecak. Przecież ci dałem. Miałeś w tej samej skrzynce. Której? W tej samej, co był ten. Już ktoś zabrał. A jak ktoś ci zajumał, to goń go. No goń, no ja nie wiem na jaki to plecak jest. Dobra, zaraz. Tam ktoś ma Krayola. Arturek, na co czekasz? Ale co? Już. Jest jeszcze jeden. Macie już alfę na pokładzie? Halo, jeszcze jeden tam jest. Antona! Weź sobie z tej skrzynki. Hurej! Z tej co stoi koło ciebie. Jest, gdzieś się gdzieś tam coś. Bardzo duża. Bo jestem Chińczykiem, no. Jesteś medykiem? Też cię byłem Chińczykiem. Nie, to będę do ciebie przychodził po życie. Co nie masz stąd? Nie, no mam, ale ty nie będziesz, co się nie czuję. Fajnie, można. Tu macie profesjonalnego pilota ABC-a. Chcę twojego hełmu. Nie, przyleci bramą. Kto taka sam? Co ty?
Było śmieszne. Oni są Norek i Arturek, nie? Ale popatrz na to, ja mam lepszy kas. To jest kas, prawda? No nie jest kas, to jest kas. Który będzie strzelał, tym czy tym? Obydwoma. O, ten będzie do orania obok przeciwników, bo oczywiście w przeciwników nie trafi, a tamten będzie do orania nas. Tak. Salwo w nas puści, tak? W sensie, grada puszczę od razu na bazę radarową, jak będzie możliwość. Bo ja puszczę spakereniarz. Zapomniałem wam przekazać, że w bazie radarowej jest bardzo ważny oficer i nie możecie jej przeorać po prostu. No kurwa, teraz mówisz, że przed chwilą mówię, że wszystko w porządku, możecie to zaorać. Jaki zasięg ma ten grad? Duży, spokojnie, na całą i tak nie trafi, no, zaoramy wokół niego. No to spróbuj zaorać tą bazę pancerną. Tak, nie, co ty? Teraz na tam bazie... nie możecie, bo tam są cywile w mieście. O, ale jak? Jesteśmy wojskiem rosyjskim, od kiedy Rosjanie przejmują ale się? Ale bazie, ta baza pancerna jest trochę odległości od... Pan Maruda. Od kiedy Rosjanie przejmują się cywilami? Grad ma taki rozrzut na tym dystansie, że zaora samo miasto, a bazy w ogóle nie ma. Ale kto powiedział, że gradem będziemy to orać? A Chowice z tego co wiem to max 100 metrów. Znaczy 150, może 200. No i ty! A jakiś typ dołączył jeszcze chyba. Ale skisnę kiedy no, zamiast dołączył, kogoś trafi w no sojusz bił. Weźcie go ogarnijcie. Jaki sojusz? Skryła się nad skrzynką. Co mnie pingujesz? A sorry, nie, bo chciałem kliknąć. Gdzie on jest? Tam przy skrzynce. Brawo, idźcie już, oczekujcie na transport, bo miejsce im przyjmujecie, nie mogę podejść. Rurę i nas wszystkich. Seriusz. A może Charlie weźmie? Właśnie, o, nie? Na co? Ale na co, dlaczego? A? Dzień dobry. Bo macie dzień dobry. A dlaczego, nie? Ej. Albo nie, niech Seriusz decyduje. No, ty jesteś, decyduje. Ty chyba jesteś wyżej, co nie rango, Majek. Powiedz coś, Brawo Seriusz. Czy kilo? Halo, żyjesz? Halo, daj głos. Seriusz. Pewnie nie... W sensie, jesteś na tym spiku? Włóż mikrofon. Jest na tym spiku. To, Akre ma też, ale czemu nic nie mówi? A weź, że... odśwież masz Akre. Masz mikrofon? Odśwież Akre. Bo... jeśli masz mikrofon na przycisk. Ale Akre by... nie znaczy, że jest w tym. Ale Akre by... jeśli nas słyszysz... kiwnij głową. Raz było tak, że mówili nie bierzcie, no kto widzi. To się tak przeciągnęła, że się ciemno to... zrobiło. A czemu my cię nie słyszymy? Masz mikrofon? Nie szkodzi, że z piątej tak się może tak przeciągnąć. Masz szczytok? No. Czy wykrywanie? Szczytok? Biedny no to naciśnij ten przycisk i powiedz coś. Pod co masz bindowany szczytok? Uj, na wszelki wypadek biorę. Jakby mydłowi wpadło do głowy, żeby przesunąć czas. No możesz mieć bindowany na przykład pod kapsloka i inny klawisz funkcyjny. Pod tego. Dobra. Mama mi rzeczy do pokoju przyniosła, co? Przynajmniej będziecie no wiedzieć, kto jest medykiem. Zabiegał na kto widział. Odpalasz ci speaker jako admin? Będziecie wiedzieć, kto jest medykiem. Czekaj, tak oglądałem. Chyba ja musiałem jako admin odpalasz ci speaker. Tak. Kurwa. Zasetuj plugin, tak. Wejdź w ustawienia pluginu w TeamSpeaku i kliknij, żeby soiloadować. Cztery rakiety? No, reset, every do odśwież po polsku. Idę. Bardzo ciset. Mydło, a ty masz jakieś pomysły? Że co? No, bo no, nie słychać. No, nie. O. A teraz mnie słychać, halo? O. No, słychać. No i zajebiście. No, ja też tak miałem, że wyrzucało mnie na... Ale wygadacie ten... normalnie w grze czy na TS-ie? W grze. W grze. A czy no właśnie, grze? Ja mówię teraz na TS-ie mówię. Znaczy no my... Znaczy nie, no na grze, ale przycisk od TS-a działa. Tak działa ten Akre. Myślisz wszystkich nas, czy tylko dostaną go wokół ciebie? Wokół mnie. No to dobra. Znaczy, że działa. Brawo, brawo. Wykować się do podnicie przez helki i lecicie dalej. 2 sekundy się opuszcza bań. Ej, dobra. No, Wario, ty weźmiesz tego serwisza, bo my już się ładujemy do helki, bo trzeba było jakieś... loadout w tym czasie. Friend mówił, że znalazł gościa o nicku Ivar. Mam ciebie. A to... Co gdzieś przez skrzynek stoi. I powiedzieć mu, że jestem od Alfa i że jestem nowy. Dzięki. Niestety dostałem informację, że radaru nie możemy zaorać. Witam panie Ivar. Bardzo ważny cel do zniszczenia. Do przyjęcia jak cel, także... Pójdę po ciebie. Naciśnij dwa razy kontrol i opuść broń. Tego co wiem, tak. Tylko pytanie, czy was tak zgarnie jakieś... A, po drodze.
czekajcie, najpierw zabić już sobie, potem będziemy myśleć. Co nacisnę? Mydło. O, ognia! Co? Pamiętasz kiedy się kończy temu? Temu rzędkowi oddać wam? Palermo, fajnie. Nie, stój, stybie, bo ja mam już ustawioną mapę. Zaraz nie wiem, nie ja ty odmieniam. Kurwa, ale to jebnie. Wyłącz ten szajs. Dałbym mydło fajeczki. Kurwa, na spawn, no to by się nie nudziło. Uczy mi tylko. Kto ma fajeczki, tam ma fajeczki. Masz zapalniczkę? No nie, ale fajeczkę mam. Znaczy fajeczki też w sumie nie mam, cygają. Każ wyjść ludziom z tego gwiazdy. Wyłazić stąd. Wyłącz to gówno. Siedzę, bo próbuję ogarnąć jak tym strzelić, żeby nie zaorać swoich. I tak zaorasz, więc to zaorasz nic. ale ja nie jestem dzisiaj kasem. I to myk, oj, ta danger close 10 znaczy. Metrów od nas. Ej, czy mi się wydaje, czy nie ma tego systemu pokazywania, gdzie jest ludzik na mapie? No nie ma. Czemu tego kurwa nie ma? Bo jesteśmy Rosją, nie mamy takiej technologii. Ale GPS-y mamy już. Cicho. aha, w sensie... Ale w technologii GLONASS. Ajwar, wiesz co ja bym zrobił? Co byś zrobił? Ja bym puścił jeden testowy pocisk na tą latarnię. Alfa, brawo, Charlie. Słuchajcie, z racji, że jesteśmy biedakami, proszę, żeby każda drużyna postawiła sobie tak, jak tutaj zrobiłem Alfa, brawo i Charlie w różnych kolorach i będziecie aktualizować swoją pozycję, ponieważ nie jest w stanie zobaczyć, gdzie wy jesteście. Kolorami mi tu do pasu, masz Jezus. Czerwone Charlie, kto to kurwa widział? Jesteśmy Rosjanami, Rosjanie zawsze mają czerwony, więc mój czerwony jest uber czerwony i dziękuję, dobra. Słuszne, widzę. Zwracam honor. Zrobię osobną ten, z osobną stronę na Excelu potem dla Rosji. Każdy będzie miał na czerwone. Dokładnie. Zobacz jaki jest kolor admirała Putinowa. Nieprawda, nie mam tabletu. W sensie tam jest ten ICT czy jakoś tak. Helka, jak tam z wami? ITC. Wygnoję, jak będziecie tak robić. Ja mam włączam ten, zobaczymy zaraz, mam się zesrał ten helikopter zasrany, obsrany. To, co? Mogą się pożegnać. Kaluję, atakuję! Po co? Włączam resztę samów. Kurwa, gnoje, nie niszczyć, bo coś was zaraz niszczy. Już za późno. Za późno, wszystkie samy zostały aktywowane. Myśleć, że jest jeden przeciwlotniczy w frajerze. No i dalej będzie piszczeć, a zaraz przestanie. Dostałem informację, że będzie wam dalej piszczeć w uszach, a zaraz przestanie, bo kurwa zginiecie. Dobra, czyli co? W sumie muszę tylko wybrać grid i tyle. Nie wydaje się trudne. Grid i lewacja. Panowie? Ajwar. Nie jeszcze nie wyszedł. Jutro jest niedziela socjalistyczna czy kapitalistyczna? Panie Ajwar? To? Ja bym puścił testową rundkę na latarnię. I niech nie drużyny będzie, meldują. Nie będzie żadnych testowych rundek. Będzie tylko testowe oranie. Nie zgadzam no właśnie, się z testowaniem. No to widzisz. Testowe oranie i oni powiedzą czy w ogóle trafiłem czy nie. Ale to ja polecę, ja sobie zobaczę. Ale jak trafisz ich to ci nie powiedzą czy trafiłeś czy nie. Bo no nie właśnie. Wiem, jak to... A!
najgorsza rzecz, jaką mogłem bo zrobić. Bo troszkę się obawiam tego. Proszę wierzyć na chińską mordę ręczona. Ty gnoju. Obiecuję ci, że jak jeden źle pocisk poleci, to wpadnie ci na głowę. Moja morda nie słyszy do zabawy. Spuk. Co wy tam jeszcze kradniecie z tego? Battery control system. Jak ci się da? My lecimy z nimi, zostajemy czy co robimy? A, lecimy z nimi. Ale szkoda, że nie ma tego voice warningu, to by było spoko. Pamiętaj, tak trzeba dowodzić bojem, a nie gdzieś schowany na końcu tego całego gruidu. Jak będą uciekać, to kto ich do nich będzie strzelał? No masz tutaj przecież ten... Słucham. Falangso. Tak, macie przybyć mnie i jeszcze jedną drużynę, także wracajcie. No dajesz pan. Ej, bo ja muszę dodać działo, żeby zacząć strzelać. Na jakiej by wysokości? Co? Wyłącz to nie wiem. Dobra, czary i do helikopteru. Marios, wląduj, jak uda w tym wylądować. Nie ma. Co? Nie jestem pilotem, bo już zawsze sam. Nie wiem, lądował jak człowiek, ale ja się boję tym bez autopulwera siadać, bo to się tak steruje, jak ścieżka na galerii. On mi nic nie zrobił, oprócz tego, że może się wściekać o to, że mu rozwalić w ogrodę przeciwlotniczą. Gdzie ten interkom, biedaku? Nie ma, oszukałeś mnie. Kurwa, jak w Star Warsach. To jak w Star Warsach? No, desant ten. Już jest pod korek. Cały to wygląda, jak w Star Warsach. Dzielisz nas jakaś? Ej, kurwa, chuj, dla mnie jak nie ma miejsca. To cześć. Dobrze. Kurwa, znowu przyciszam. O, przestało. Coś, co chciałbyś usłyszeć od pilota. Wiesz co? Ja słyszę różne fajniejsze rzeczy, na przykład ciągłe namierzanie radarem, nie wiadomo skąd. Leć nisko. Dawaj niżej, nie rozbijemy się dalej. Zulu, tutaj November nie widzi Merzi Czarni. Gdzie? Nie, nic nie widzę, weź się z nim dogadaj. Nic nie widzę, przykro mi, ja musisz to narysować. Może mu chodzi LZ Connor? Czy tobie chodzi LZ Connor? Jezus, zabijek. O kurwa, ile ludu na nich biegnie. O człowieku, od północnego zachodu. LZ Connor, czy możemy tam wylądować? Możemy. Możemy spróbować. Potwierdzamy, możemy spróbować. Zajebista ilość piechoty biegnie na naszych od północnego zachodu. Czy zaorać? Wiesz co, czego ty wypatruj? Wypatruj sam. Człowieku! Możesz otwierać. Dwie drużyny, dobra. Otwieram.
się cały telefon jak coś. Ależ musisz lądować. Po prawej i przed nami, dosłownie. A. Podwozie. Kurwa. Pierdolę profesjonalnie. To bardziej stresujące rzeczy niż wam. Dobrze jest, ląduj. Dawaj, ląduj. Nie leź dalej, bo tutaj... Dobra. A tak jest ładne po prawej. Nie zahaczyło nic? Nie wiem, nie widzę. Zobaczymy. Widziałem tam prą z tego helikoptera. No daleko tam. Idziemy na północ, ruszam. Medyk z TL nie idzie jako pierwszy, widzę jako ostatni. Weź pod Windowsem, dołącz do nas. Masz pod Windowsem. To chyba nie jest nasz śmigłowiec.
Ciemno. Na wzgórzu północ. Powinniśmy go zdjęli na północnym wschodzie. Patrol na północy zaorany, aż także na tej garbage collector ją zabrał. Czy wszyscy są cali? Na północ od nas na wzgórzu jest cała baza przeciwnika. Nie wiem, czy tam ktoś jest, czy nie ma, ale coś widać, jakieś umocnienie. Idziemy tam jeszcze. Pojazd na północ od nas, Hamwik. Jedzie na wschód. Zatrzymał się. Zatrzymał się. Zaorać? Ciężarówka od schodu jedzie też po tej samej drodze. Porać Hamwika czy nie? Ma dobry widok. Jeżeli nas nie widzi, to nie. I on nie widzi nas. Cały skład w ciężarówce, mały Hamwika i zaczął. Trafisz bez RPG-a? Jakbym wiedział, ile to jest. To daleko do RPG-a. 300 metrów. Nie, dobra. Zostawili jednego. No właśnie, Hamwik i ciężarówka pojechali i jeden został pojechać aż na miejsce. Jadą na nas, jadą na nas! Zostrzał. Jadą na nas, jadą na nas. Jest link do Gambika, jak go widzisz. Pełen przeładuje. Zabił cię chyba backblast, który się odbił od krzaka, mam wrażenie. Kurwa, ale ma po prostu. Jeszcze się. Ale jak z tą ciężarówką, ona tam dalej stoi? Widzieliście? Tak, ale już... Ej, już jest tutaj. Anturex i jego helikopter właśnie zaorali 10 osób. Swoich. Naszych? To był friendly fire, jak... To okay. Ładnie. Czekaj, okay, robią nawrót. Cicho, nie pisać na czacie. Już się pojawiło XD, a nie, to Windows napisał XDDDD. Ale siwy też.
A siwy jest martwy, więc. Czekajcie, tam ktoś jeszcze leży. Jak tam nawet? Ten mydło? Namba? Jesteś cały? Tak, cały jestem. Co się zdarzy, że w CXD piszą na czacie? Ora nie swoje. Kazoi? Kazoi, gdzie jesteś? Szatowo. Ty operowałeś, tak? Tak. Ale garbage collector znowu w chuj agresywny. Aha, no, normalne. Ale garbage collector jest znowu w chuj agresywny. Wyświetlamy wszystko co można z tego Hambika i nie poruszamy się dalej, bo kat zaorał dwie drużyny. Kto może, niech sobie weźmie trochę apteczek z tego, z tej ciężarówki. My do zamknięcia ciężarówkę. Albo zresztą wybywamy. Zulu. Wyznacz podejście do czołgu. Proszę nie brać tej kamizelki. Dobra. To nie jest największa baza, ale zdecydowanie najpóźniejsze to się wyciekaj. Ja miałem chyba 3 misje już na tą bazę i to no nie było, bo że tak powiem, typu rotyka. Kaz zaorał obie drużyny. No cóż, no. Poprzez. Jezu, kurwa, zdaj mi ten celowni. Na wzgórze i okopać się. Czekaj, to które będzie? To tamto nie. To koło nas to jest. No dobra. Zajmujemy tutaj to wzgórze i musimy czekać na kolejne drużyny. To rozstawcie się troszkę, może bardziej jakoś tak. Tu jest kamień. Jesteś jako drużyn, jesteśmy tylko my i z innych drużyn. Alfa i Brawo zostały tylko 3 osoby. Z tego co wiem, nie lutujemy ciał, więc wracaj i zmień kamizelkę. Nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Takie coś. Znaczy z tego co bym pilotował, znaczy nie wiem czy to moje liry tam, zobaczymy. Macie sapoja? Macie sapojek do okopania? Gdziekolwiek? Nie. Nigdy nie ma saperek. To chuj nie ma. Przyznam. Jakby co możecie obserwować to wzgórze, tam gdzie są drzewa, no mniej więcej 340, tam wcześniej chodził patrol, podchodziliście do zabudowań. Patrol między 6 osób, więc...
będą spawny. No, jest napisane w zadaniu, że będą moje spawny po tym, jak zajmiemy bazę. No tylko, że jak mamy zająć bazę? No, to już nie wiem, masz poważnie. To się zrobi tak. Jak nie zajmiemy bazy, to będziemy szukali tyle. Tu jest taki kas z samym wiedzą, więc wyszkał nas i tyle. Będziemy dyskutować. Dobra, chowamy się, bo będzie ostrzał artylerii na tą bazę. Schowajcie się po prostu za kamieniami, czy żeby ten, żeby was nie odłamki nie przejechały. Na entrance się pewnie pomyli, strzeli w nas. Z kołami, wszyscy za jedną. Zulu, powtórz, na co będzie ostrzał? Czył. Nie, pytam się, bo pomyliłem bazy. Myślałem, że to w tej bazie jest oficer, którego mamy nie łamać. No bo to nieważne. Chociaż, czy to nie jest w tej czasem? Nie, to mam. To są akceptowalne straty, co nie? Ten oficer. Co ten oficer wie? Co? Co ten oficer? Po co nam on? No nie wiem. Mamy przejąć, to przejmujemy, nie pytamy. BPP nie jest od zadawania pytań. A kas nie jest od urania swoich, więc też. Uuuu, antykasimizm. To leci ta artyleria, bo nie wiem kiedy mam puszczać Katiusze. No, jak wystrzeli teraz, to ta na taką odległość będzie miała, no, długo, kilka sekund. Znaczy kilka sekund, no, w sumie nie wiem jak szybko leci z Hovicera. Jest 30 sekund pewnie do splasha. O, leci też nasz kas. Słyszę. Dobrze by było, żeby nas nie zaorał. Mag-26? Której bazy? Mag-26? Okej. Okay. Ja się ruszę? Przyjąłem. Dobra, będą dwa oranie odręczone. Pierwsze, oba w bazę. Dobra, leci ostrzał już. A potem po tych dwóch oraniach, tych dwóch seriach idziemy. No tam powinien być podany czas, bo splasha to mógłby podać. Cześć. Jak on strzela bez komputera, to nie ma chyba splasha. Ale on strzela z komputera, z ITC. On nie strzela ręcznie, bo nie można strzelać ręcznie z ITC innej niż gdzieś, bo nie ma tablic. Coś słychać? No, heli, Southwest. A to nasze? Nasz mi. Nasz hint. Nasz? Znaczy nasz, no. W naszych barwach. Wrogi hint. Ja się chował. Ciekawe, czy on jeszcze ten płyt nie doleciał, czy no jeszcze tak, nie doleciał. Czy no, mówił tak, kiedyś tak. Mówił przecież kiedy wystrzelił. Znaczy, czy aż tak nie trafił, że już dawno trafił? Czarnie, słuchajcie, jesteśmy na wzgórzu 153.
po prostu długo leci i tyle. Gdzieś typy tam chodzą. W sumie nie, to jest 5 km pewnie, przystaje. Te boty tam są striggerowane. Może lepiej, żeby nie przylatywał. Jeszcze piźnie w nas. Co ten Arturek zrobi? Nie wiem, ale podoba mi się to, że odleciało od nas. Ile ręcz on ma pocisków? Nie wiem, pewnie jest. Znaczy on ma i tak ten ciężar z amunicją, więc. Wystarczająco. Trzymał jakiś splash chyba? Czy mi się wydawało? Wydawało. Chociaż. Tak, choćby coś tam było. Przyjął. Teraz ma świadomy atak. No. Uwaga, nie. Co to? Hammer, no jest rozwalony całkowicie. Ej, czekajcie, a może ten MRAP ten... Jest zamknięty. Zamknięty, mieliśmy atakować z tego co... Do czego no mieliście? Nasza, jak oni się nas nauczali. Idziemy na Camp Maxwell. Niebieskie prowadzą. Wyruszamy już? Tak, wyruszamy, niebieskie prowadzą. Możecie poczekać jeszcze chwilę, tutaj Mariusz z Alfa 1. Kurwa, no jako jedyny przyszedł. Gdzie idziemy? Halo, Kazoi, powtórz mi, bo nie słyszałem. Camp Maxwell. Dobra, okej. Tam gdzie miał ręce. Mariusz za nami idzie. To niech się do nas dołączy, bo to jest pewnie ocalały, czy nie? Tak. Tak, ja mam... poturbowany jestem. Już was widzę. Kordrak, poczekaj na niego, to nie? Ostrzał. Ostrzał. Boty na 44, northwest, subocze. Co ja gadam, 290. Spotkajmy się przy ciężarówce na drodze, Mariusz. Teraz i zaczęli orać. Zajebiście. Teraz zbany. Tu kontrakt dołączamy.
czekać, aż tylko się pomylą. Bardra, gdzie jesteś? Na skrzyżowaniu tej drogi czerwonej i fioletowej. Idziemy do was. Moje imię? Przebiegnę ze skały drugie. No to ja wchodzę pod górę, także zaraz będę. Cały czas kontakty na zachód. Na 260. Tam granat. Wieco flankowali od południa, uważajcie. Kordrak, strzyjnie, proszę cię. Niebiescy od północy, przepraszam, od północy wchodzimy od bramy, nie ostrzelać nas. Jesteśmy. Podobno jesteśmy flankowani od południa. Granat. Rzucajcie już granatów, nie rzucajcie już granatów.
Jeszcze. Przyjedzie. Niebiescy przybierze. 3-0. Nie rzucajcie granatami już! Będę budynek zajęty. Zostałem mocno, potrzebuję medyka. Wiem, ale myślałem, że gdzieś koło ciebie jest. Będę dwa razy, że ten ostatni granat to zabije. Czarny medyk w głównym największym rozładowaniu na bazie. Bardzo zajęty już. Podrak, masz podjedę? Tak, mogę. Gdzie jesteś? Pacham ci. Jeszcze raz mam bakcję. Gdzie jesteś? W budynku? Tak, macham ci. Potwierdzam. Teoretycznie jest jeszcze jeden budynek. Czekaj, wejdź na środku. Zobacz materiały z pola walki. No, zobacz sobie. Wprost nagranie, jak ich zaorał. No. Ten pobiór, no to zba rekord na takich normalnych misjach, co nie? 10 osób. On jest nowy. Mam, jakby co, to mam dla ciebie, bo jest nowy, jakbyś potrzebował. Nie, wolałbym... No, dziękuję ci bardzo. A ile masz? Znaczy, z dwie puszki. Nie jest aż taki wyczyn. Na razie trzymaj. No, jest to jest dobra, to ja ją zanoszę. Albo daj mu, chuj. Potrzebuję jeszcze, o, wariant. Uj, kiedyś trzeba. Daj, odwalę od wszystkich. Nie, kiedyś chciał strzelić, wcisnąć 3, żeby ją wyjąć i wciskasz guzik.
chodzące potem, gorzej jak boty. Boty już nie chodzą bobem. Ale boty robią ustępy lepsze niż my, więc. To boty są już mądrzejsze od Arma Forces, bo oni, no tak. Bo oni takim blobem śliziem też to zaorał i bardzo dobrze ich zaorali. Żyj na chwilę na ziemię, to powiem ci, w które miejsce celować. Dobra. Ale coś niszczymy, czy tylko taki kręg? Nie, instruktor. Nie, jak się używa tuby. A, dobra, już myślałem. Wszyscy są gotowi? A, to jest... Da? Może bandaży od niego wezmę. Potwierdzam, wszyscy gotowi. Jeszcze jest. Chyba masz coś takiego, że masz po prostu prostokąt, który musisz mieć pod celem, więc... Dobra, poczekaj. Charlie, wyruszamy, idziemy teletową linią aż do tego punktu, którego zaznaczyłem. Do tej podwójnych linii i tam się zatrzymujemy. Tak, Windows masz reklamowanie. Ale to masz AP. Dobra, niebiescy poładą. Tam mówię. No tak. Gdzie idziemy? No, fioletową linią idziemy. Aha, dobrze, przepraszam, panie dowódco. Ty... Jeszcze mogą być jakieś boty w tym lesie. Halo? Co to? Materiały z pola walki widziałeś? Widziałem, ale sami zaorą, bardzo dobrze zaorali. Taki blok, który... Bamba! Bamba też. To bardzo dobrze, że ich zaorał, ja ciągle jestem z jej drużyny. Jak ty to przeżył? Kurde, no trzymałem spacing jako jedyny. Jak ty jeszcze nie masz PTSD, powiedz mi to. Masz jakieś tam flashbacki? Tam twoi przyjaciele krzyczą, swoi... Gaz do mnie leci od razu w sensu, że to ja. A i wszedłem do helki, czy nawet nie odzywałem, tylko na koniec się zapytałem, jak żeby się dałem, czy to na oni nas zaorali na pewno. Tak dużo tiketów co daje? Znaczy to wreszcie chyba wszystkich. A. Ja dwa razy co muszę wcisnąć.
tutaj na tej górze. Dobra, podejdźmy jeszcze wyżej, jeszcze dalej, trochę tam do końca. Cieszę się za każdym razem. Zoe, gdzie poszedłeś? Nie idź po linii, Jezus Maria, wróć do nas. To może być dobry punkt, gdzie jest ta baza. Wiesz, linia nie znaczy, że musisz nią iść jak po sznurku wapny, żeby wykorzystać że też teren. Ale po co my ten obóz zajmujemy? Nie mogliśmy iść prosto na bazę tą główną, żeby wyeliminować ich radar? Nie wiem. Odmawiam, nie mamy widoku na tą bazę. Klima? Zwiat? Mogę wziąć kazu jego i to sprawdzić? Sprawdzić. Albo wezmę nowego i to sprawdzimy. Dobra. Idziemy do punktu tego 139 i potem jedna osoba pójdzie na zwiady. There, sir, yes sir. No to już jest wzgórze przed nami, także co ty tam wiercisz w tle? Au, budowa, au. O ma. Kordrak. Co? Jakby miała pani 50 okresów na minutę, też by pani tak piszczała. Co to? Ja będę miał się dołączyć do Alfy. Znany dowcip z działów elektrycznych. A gdzie jest ten nowy? On był z nami? Nie, 20. Mario, co gdzie jest ten nowy? Gdzie jest ten nowy studzik? Ja się z wami idę. Co? Ja... Nie zrozumiałem, co powiedziałeś. Ja myślałem, że on z wami idzie. No właśnie, z nami nie idzie. Zulu, tutaj Charlie zgubił. Został ta... Nie, on został chyba z mydłem, dobra, nieważne. Dobra, idzie z Mankejem. No, z Mankejem jest mylę, z się pojebało. No tak myślałem właśnie, z Mankejem został. Dobra Mariusz, pójdź na zwiady tam, co nie, i zobacz. Tak, ja już idę z Kozłowiem, zatrzymajcie się reszta. Jest dobry widok, nie wychyleci się. Mariusz. Tak? Idź na zwiady, zobacz co w tamtej bazie, co nie. Mario, już jestem na zwiadzie, już to widzę, nie wysyłaj mi kolejnych ludzi. A. Dobra, dobra, to czekaj Mariusz. Jesteśmy już na punkcie, wysłałem zwiadowcę. Przemysł mam w górę. Poszedł grad na obóz Tempest, więc tam uważaj. Przyjąłem. Minimum 3 drużyny piechoty i 1 hamby uzbrojony. Chyba żyje? Czy mniej? Tak, żyje, tylko ten grad trafia wszędzie, tylko nie w bazę. Wszędzie dookoła, tylko baza stoi cała. Trafił jednego gościa nam w bazie. No. Wszędzie dookoła trafił, tylko nie w bazę. Jezus Maria. Bo ty w bazie się nawet nie przejęły. No, tam się stoją. Tam się stoi. 10 na 10 grad.
Ruska precyzja. Jednego trafił, ale ten jeden jest nieprzytomny, więc on zaraz wstanie. BKR Engine wykalibruje maszynę i zaraz zobaczy. Zdaje mi się tylko, czy coś leci? Czemu ja mam zablokowane? Halo, czemu nie mogę biegać? Masz lornetkę wyciągniętą, z lornetką się nie biega. Widać fizycznie te pociski jak lecą? Halo, słychać mnie? Jak najbardziej. Dobra, wyruszamy. Może okrążymy tą bazę troszeczkę od południa. White Mamba i Skazoid. Możemy. Z jednym body teamem, także mamy się trzymać. Tak, żebyśmy mieli osłonę terenu cały czas. Narysowałem taką ścieżkę. Na złym kanale rysujesz. Dobra, niebiescy prowadzą wzgórzem. Dobra, idź przodem, idź przodem. Podniosę cię. Jeszcze z nami jest. Uważajcie, przejdźcie na lewą stronę za wzgórze, żeby nas nie zauważyli, ale śmiem twierdzić już, że jest taka odległość, że możemy to zacząć orać. Dobra, to chyba można wysunąć. No to chyba najpierw Hamvika. Po co się najbardziej ustawimy po lewej stronie? Tak, najpierw Hamvika na pewno. Nie ostrafisz go? O, jak jest daleko? Ja ci podam odległość. Masz dalmierz? Nie. Ja mam. Zaawansowana fizyka też jest włączona, więc pociski skręcają. Zaraz wam powiem na 316 kompasie. Metrów. 316, no to 316. Ale po co z YouTube to orać? Ja przecież macie strzelca idealnie wyeksponowanego. Ludzie, rozproszmy się troszkę, przecież stoimy wszyscy na jednym kamieniu. Co? Dzięki. Windows. Nie ma za co. Wiatr z... Co jest? Co to było? Oj to, rozproszyć się. Dwa art. Nie był ręczą?
No tego hambika nie potrzeba tuby, ja to mogę zdjąć go strzelca dwoma strzałami z LKM-a. No dobra, to możemy rozpoczynać ostrzał. Rozpoczynać? Rozpoczynamy. Rozpoczynam. Jaki jest cel? Szybko. Odległość od tego, opatrzam. Mogę strzelca zdjąć z LKM-a? Zaopatrzeć? Nie. 360. 350 metrów będziesz miał mniej więcej. Trzeba. Wysoko. Wysoko. Poduję. Trafiony jest tylny rotor. Dostał. Jeszcze jest ranny? Idziemy do Polski.
Rafemi nad nami. Paro lotnisko pewnie. Trzeba nie dostać między oczy, sorry. Zgłoś zajęcie bazy. Zlutuj Charlie, zajęli tę bazę. Dobra, poczekaj sobie na chwilę, muszę ZW. Możemy przejąć Humvee. Ma ktoś z magazynki może jakieś? Do... Ja mam 5. Mogę na K2. Mariusz, daj mi tą ostatnią taśmę. No to bierz. A co masz? Nie. O super, dziękuję. Dzięki. A teraz będę ultra lekki BPP. 16,5 kilo. Gdzie macie sojusza? No mamy taki kawał zapierdany, a nie, to jest dla tego. Ej dobra, już minęły prawie 2 godziny, a my zrobiliśmy ile na cele? A czemu tu wszyscy przyjdzie na mną, halo? Co tu się dzieje? Nie? Nie wiecie, gdzie macie seriusza, okej, okay, fajnie. Au. Nie. Co się stało? Wiem, że to Syriusz. Dlatego, że go zostawiliśmy. Co? Ty! Ła! Gdzieś tu nie ja! Aj! Z tej strony, od której przyszliśmy, południe, południe, południe. Za piaskiem.
O kurwa, to ta słynna strategia. Jak ostatnio. Oj, wolę się kusię na pół godziny stawiam. Ordrak! 44 ty masz tętno, ciśnienie. Ciśnienie masz niskie. Brałeś jakąś morfinę? Co? Warios, brałeś morfinę? Chyba nie. Znaczy no. To masz epinefryny i dostaniesz krwi troszkę. Na skrzyżowanie przy tam 71, tak? Przyjąłem. Tobie też tam troszkę krwi. Będę potrzebował chyba od Mankaya. Dobra, wyruszamy. Idziemy fioletową linią tam do tego skrzyżowania. Potrzebuję łotami. Ja potrzebuję. Parias melduje, że jestem ultra lekkim BPP 16 kg. Co? Niemożliwe. Nic nowego. A co to? Heli, jakaś mój FWS leci. Tak właśnie, w takim razie jak nas się rozwiązka leci. Warios, gdzie jest Manki? Bo ja bym potrzebował od niego trochę krwi. Wiem, czekajcie. Moja się kończy, wam trochę rozdałem właśnie. Manki? No to ja. Kordrak potrzebuje krwi, jak masz trochę. No mam. No to on, gdzie on jest? Gdzie jesteś, Kordrak? Co, jeszcze raz? Gdzie jesteś? Ty krwi potrzebujesz, co nie? No to gdzie jesteś? Jestem na drodze, tam gdzie się zaczyna fioletowa kreska. Zoi! Co? Ciśnij dwa razy C. Czemu? Pójdziesz nieładnie. Ładnie właśnie.
Właśnie za szybko. Nigdy go nie widziałem takiego. To nie wiesz, co dochodzi na skrzydło, mając 50 metrów. Niebieskie skrzyżowanie czysto. Kontynuujemy dalej, wariat. Czekajcie. Idziemy do Elzy Stary nadal. O kurde. Czy mogę prosić, żeby żółci prowadzili? No dobra, niech żółci teraz prowadzą. Bo ja będę... Ma jakiegoś binda, żeby biec cały czas? Tak w Exile'u. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Co to się nie bije? Jaką pizzę byś zrobił? Trzy ciężarówki w Wietnamie to są ciężarówki cywilne, więc nie strzelaj do nich. Dawno taki z tuńczykiem jadłem pizzy. Dawno w ogóle tuńczyka nie jadłem. Podejdźmy do znacznika ciężarówki teraz. Ser, sos, kapary, tuńczyk, pieczarki. Bierę. Bierę od razu. Dobrze, kawałek na wynos. Gdzie ten znacznik jest? Tam na tym skrzyżowaniu. Czy co, mamy iść na południe, tak? Tak, mamy ich na znacznik ciężarówki. No. No jak... No... Też mógłbym tak zrobić, ale mi się nie chce. To będziemy mieli jakiś transport, wariusz? Nie wiem. Pakowacie do ciężarówki. Pojdźcie go na wszyscy. Pedale!
Wszyscy? Mhm. Czekaj, wszyscy? Wszyscy, dobra. 3, 4. A nawet 3. Weźmy znasz dwie osoby, żeby wzięło jeszcze dwie. Dobra. Mariusz i Kazoi, weźcie pozostałe. Może nie ze mną. Zoj i Mariusz, zostawiacie te dwa kamazy, Alfie i Bravo i do naszego. Mariusz! Mariusz! Halo! Chodź tu. Zdrajco. Wsiadajcie wszyscy do naszego. Do którego? Czyli do tego, w którym jesteśmy. Czy też punkt medyczny mogę tam coś zdobyć? Co tam jest jeszcze?
Co kurwa? 80 minut mam czekać na pizzę? Reee! Przynajmniej misję skończymy. Może. Ja na rowerku wypierdalam. Ajwaj. Dobra, możemy jechać. A ten punkt medyczny tutaj? Może byśmy się tam jakoś przezbroili, nie wiem. Tam nie mam amunicji. Ja mam Zulu. No, ale bandaże może będą, czy coś, nie wiem. Znajdziesz tam tylko śmierć. Wait, Zulu. Cicho, cicho, cicho. Idę po piwo. Cieczali nadal ma jechać na Elysium stoi. To, że przyjeżdża, było mówione na Elysium z tego co słyszałem, że wjeżdża coś do bazy pomocnego sadu. To jakbyście tam nie wiedzieli co teraz zrobimy, to jedziemy na Elysium stoi i będziemy tam utrzymywać budynek, żeby powstrzymać kontratak. Tak, powstrzymać kontratak, hehe. Dobra, że wyspytamy sobie wszystko. Halo? Halo? Zulu. Co się dzieje? Halo, Matt. Matt. Nie chcę narzekać, ale najpierw się mówi kogo wywołujesz, a później mówi kto wywołuje. Więc właśnie wywołałeś Alfa jako Zulu. Alfa do Zulu i nie prosi. A nie, jakieś kombinacje. Gdzie jest cholera ten ziomek, mój brat? Kto? Mój brat, co miał głos taki sam jak ja. No, że on już tu nie gra dawno. Znaczy, on był tam na dwóch misjach może i potem już przestał. Wszyscy? W sensie Alfa, B, Wo i Charlie? A. Dobra. Udajemy się do wieży komunikacyjnej, do Kamaza wchodzimy. A zresztą, kurwa, czemu ja się wypowiadam jako Charlie? Ja nie jestem nawet Charlie. Właśnie, kim to w ogóle kurwa jesteś? Pajaco. W sumie to nadal jestem w drużynie z Ivarem, więc teoretycznie czyni mnie to Zulu. No. Czekaj, ale Ivar był Zulu. Naprawdę, tak? Ivar był Zulu? Nie. Czemu ty? Gdzieś ty kompletykiem byłeś, Monki, czy nie? No tak. Ale jesteś Zulu od godziny, już rozumiem. No dobra, yes. Okej. Znaczy nie jestem Zulu, kontaktuję się w imieniu Charlie z Zulu. Jezus Maria, ale burdel. No, znaczy kontaktowałem, teraz całkowicie opuszczam kanał i po prostu będę słuchał. No, a jakbyście nie słyszeli, to ten. To czekamy z Alfą i Wewo i będziemy wszystkie trzy drużyny będą atakować wieżę komunikacyjną. Overkill? Nie, no gdzie tam. Którą? Tą jedną gównianą wieżę komunikacyjną mamy przez sekcję atakować? Jeszcze jak? O Boże.
Wyczuwam friendly fire. Thinking emoji. Doesn't have a whole lot going on upstairs. Yeah. It's a great genre of efficiently really. Czy się grać dalej, czy w jakiś inny dzień dokończymy bitę? No, ja bym grał ja, dalej, czemu? Ja bym mógł grać dalej też. Przecież tak jest sobota. Ja mam radio. W sensie głośnik. No, dobra. No, moi chcą grać większość. Na naszym radiu powiedziałeś. Moi chcą grać w większości. A jeszcze raz na naszym radiu powiedziałeś. Nie, teraz będzie. Nie, ja mam głośnik włączony. Aha, aha. Co fajne, otwarte. Nie mogę się doczekać, aż zjem te frankfurterki, co mam w lodówce. Alfa, bravo, Charlie, atakujecie my karta, zwierzę komunikacyjne, ruszajcie na to. No dobra. Brawo, przyjął. Dobra, odpuszczamy, to zostało zaliczone, udajemy się na Camp Rogal. Wszystkie drużyny na Camp Rogal. Jednak udajemy się na Camp Rogal. Z czekoladą. A nie lepiej na strzelnicy i ja umiecie się dozbroić? Halo? No z tego co wiem, to Wojus nie zgłaszał, że macie problemy z amunicją, więc Zulu o tym nie wie. Aha, dobra. Nie, ja mam 2,5 taśmy, także będę się oszczędzał, no dobra. Stać, wszystkie nas, które wyruszy dalej, cofnąć się na LZ-4. Odpuszczamy Camp Rogal, kierujemy się na zajmij bazę pancerną. Kapiat i na chuj. I jop, twoja emocja. To brawo to Zulu. Zgłaszam. Czy mogłeś obwieścić, że poruszamy się Hamwikie, żeby nas gdzieś zestrzelili? Tak, przekażę do wszystkich. To już tutaj Alfa i Charlie chyba słyszały, że poruszałem się Hamwikiem. Alfa, brawo Charlie, kierujecie się na zajmij bazę pancerną. Brawo Charlie, chcę żebyście weszli do bazy. Alfa będzie poruszała się dalej wzdłuż w kierunku do plaży. Alfa kieruje się na wzdłuż plaży. Zaktualizuj swój znacznik woje. Dobrze, Rolo, powtórz ostatnie. Brawo Charlie, zajmują bazę pancerną, Alfa kieruje się dalej w kierunku plaży i zabezpiecza plażę. Brawo, przyjął. Obstawiam, że na tej bazie pancernej to się wyjebiemy. In before. Nie wiem, u nas chyba tylko jedna osoba już ma RPGa. Ja mam. Ktoś wysiadł, nie, stop. Jezu, no. Ja pierdolę. Dobra, biegnie. Będzie ksiądzie. Siadł. Kto wysiadł? Kazoj. Nie stało. Jezus. Nic nie widzieliście. Lata cała czerwona. Dwa razy fałda dla darmowej amunicji. Brawo do Zulu. Brawo do Zulu. Słucham ciebie. Pytanie, co z naszym medykiem?
panie, jak zabędziecie bazę pancerną, tam tutaj mam wrzucony helm, już leci. Dobra, przyjął. Brawo do Charlie. Może nie tak na YOLO. Tutaj Charlie. My jedziemy właśnie za wami Havikiem, także jakby co to nie panikujcie. Przyjąłem. Jebać! Jest jakiś plan na atak tej bazy? Będziemy się gdzieś zatrzymywać? No słyszysz kanał dowodzenia, więc... Na ura! Może z buta już gdyby się wrzał. No nasz Havik. Nasz! O kurde! Dawaj RPG! Wyciągnąć rurę! Dawaj RPG! Mam go na celowniku strzelać? No. Ja ci strzelę za. Strzelam. Może już z buta podejdziemy tutaj. No nie wiem, ja się zatrzymałem, bo bliżej nie będę podjeżdżał, come on. No i... A to co robicie dalej, to już nie ode mnie zależy. Nie no, chyba trzeba przejść na piechotę. No to wychodzimy. Chyba? O Boże Jezu! Dobra, wysiadać. Oni też by nie wysiedli, dopóki wy byście nie wysiedli. Dobra, kto jest u was szefem tego pierdolnika waszego? No, dzień dobry. Warios, omawiamy jakąś strategię. Osobcie za mną, otwieramy. Otwieramy mapę. Właśnie to mówisz. Się, czy zbaję. Otwieramy mapę. No to można. To jest dezelowany ten wasz handlik. No, bo byśmy go strzelali. Zapusty jakiś? No? Nie, przyjechał, kurwa, w ogóle się ten... Ajwar się wkurwił, że co to kurwa tu przyjechało. A ja mówiłem, że ten podjeżdża Hamwik, kurwa, pod bazę za darem. O, wy też tu jesteście, zajebiście. A byście mieli jechać gdzie indziej? Alfa? Nie, bo to jest... Wydaje mi się tylko, czy słychać śmigłowiec. Nie wydaje ci się. Jest to nasze mi. Melduje zwiad. Gdzie dwa bramsy, nie wiem czy aktywne czy nie, plus minimum dwa aktywne patrole, plus minimum dwa patrole schowane w budynku. Będzie to kasarą, czy co? Okej, nie zostaję na zwiadzie. Kto tu do mnie podszedł? A, Windows się ma. By im przynajmniej mydło włączyć, żeby mieli postawę Ręczą grał w ogóle? No właśnie. Nie, to Łukasz. I oczywiście nie trafił. Nie otwieraj ognia, bo bez sensu, jak nas nie widzą to. A. To było naprawdę. No. Jest. Strzelajcie, oni nie wiedzieli, że tu jesteśmy w ogóle. Zaraz za późno. Bramsy się uaktywniły i jeszcze patrzą na nas. Barrios PS kasowi, żeby to zdjął koniecznie, bo tam dwa bramsy zaczęły jeździć. Dobra. O cholerę strzelaliście! My nic nie widzieli, oni byli uaktywnieni na kasa. Myślałem, że strzelali do nas. Do mnie nawet oni pierwsi strzelali. Oni nie strzelali nas, w ogóle nas nie widzieli. No co, do piasta strzelał? Nie strzelaj do nikogo! Na pewno strzelali. Do nikogo nie strzelaj, nie strzelaj. Dobra,
próbuję. Nie, jakby to strzelił, ale to nie był dobry pomysł. Co ci zmierzyć? Kutas. Chodzi o kutas? 400 metrów, ale on jedzie, już nic nie zrobisz. Trzy już jeżdżą. Chodź za kamień. No i tu jadą. Lewa czysta. Nie, czekaj. Nie, dobra. Może bo dwie są. Uwaga, podę. Czysto. Kurny był na jedno.
panie medyku. A sobie od pana morfinkę odniosę. Właśnie. Daj się czysto. Kontynuujemy sobie miasta. Ciekawe co by Turumbar pojechał na planie. Oni tu jeszcze mogą czym być więcej. Ten garby? O, pa, kolega żyje. Czekaj, nie strzelaj. To trzeba do pitowy. Dobra, panie. Nie wiem, strzelam miasta. Ja też nie wiem. Nie, to lepiej w tato stronę bazy. Chodźcie, chodźcie. Znaczy mam iść strony miasta. Nie, to lepiej. Zachodnią stronę. Jeśli mi zostało. Kurde, miejscówki z oryginalnego moda Battle Royale do army. Ach, tyle wspomnień. Kolejny! To źle.